Środowiska lewicowe chcą kolejny raz obrażać polskie świętości, tym razem organizując satanistyczną orgię przed siedzibą Radia Maryja, a mają dużych sprzymierzeńców, choćby w postaci Komisji Europejskiej, która zamierza Polskę coraz mocniej ideologicznie dyscyplinować. Czy uda nam się przed tym wszystkim obronić? O tym w rozmowie z profesorem Mieczysławem Rybą. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a moim rozmówcą jest pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. O kilku ekscesach środowisk lewicowych będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim do tych szczegółów zachęcam wszystkich naszych widzów do wspierania naszej telewizji. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. A z tych ekscesów, o których dzisiaj chciałbym z panem profesorem porozmawiać, najbardziej narzuca się planowany dopiero eksces w Toruniu. Na bodaj 2 maja planują feministki i homoseksualiści urządzić urodziny ojcu Tadeuszowi Rydzykowi i pod Radiem Maryja zorganizować satanistyczną orgię. Jak pan profesor takie pomysły feministyczne ocenia, a zwłaszcza jak pan ocenia ich legalność, że można takie obraźliwe przecież z natury rzeczy inicjatywy w Polsce ciągle robić? No, pamiętajmy, że owszem, mamy do czynienia z rozgłośnią radiową katolicką, ale to nie jest rząd, to nie jest parlament czy jakieś inne miejsce, gdzie się realizuje politykę państwa i przywykliśmy do protestów czy do wolności protestowania w tym zakresie, tylko jest to prywatna rozgłośnia, więc można sobie wyobrazić, że każdy z nas, jeśli coś będzie prowadził, jakąś firmę prywatną, to będzie miał podobne rzeczy. Jeśli poglądy, które głosi, nie będą zgodne z tym, co robią feministki czy rewolucjoniści. No oczywiście pytanie jest po pierwsze o to, dlaczego tak się dzieje. Po drugie, jak to ideowo oni kleją. Naturalnie to jest happening, to ma być coś niby śmiesznego, ale przecież jeśli się powołują na satanizm, to nawet jeśli robią sobie z tego żarty, to od strony duchowej wiemy, czym to się kończy. Ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy tak głęboko prześledzili, czym ta ideologia jest i w jakie uderza, w jaki porządek moralny, no to wydaje mi się, że wcale nie musimy uważać tego jako prześmiewcze, ale jest w tym po prostu dużo takiej prawdy, takiego obnażania się tego środowiska, do jakich oni tutaj sił duchowych się odwołują. No cóż, no, każdy, kto będzie śmiało krytykował ich ideologię, będzie musiał się spotkać z takim atakiem. I jestem przekonany, że ani obecny jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, ani żadne inne instytucje unijne, ani liberalne stowarzyszenia nie skrytykują tego, tylko powiedzą, że to jest swoboda ekspresji artystycznej i politycznej. A tutaj mamy do czynienia po prostu z wojną światów. Inicjatorzy tej chucpy przed Radiem Maryja twierdzą, że odwołują się do słów samego ojca Tadeusza Rydzyka, który te strajki kobiet nazwał satanistycznymi orgiami, właśnie miejscem, gdzie szatan działa. Wydaje się, że miał w pełni rację, bo przecież nawoływanie do zabijania dzieci narodzonych, do legalności zabijania dzieci, to chyba można z pełnym powodzeniem nazwać satanizmem. No, ale oni oczywiście reagują w ten sposób, żeby to wyśmiać, czyli w istocie gdyby sfalsyfikować, zbanalizować ten przekaz, no bo wiemy, że światła prawdy, czy snopy prawdy, jeśli one się pojawiają i obnażają, no to w tym wypadku od strony takiej teologicznej, od strony takiej duchowej, to czym te ruchy są w istocie, te proaborcyjne chociażby, co tam się działo, no też przypomnijmy, jakie hasła szły, jaka była promocja w ustach niektórych z tych organizatorek aborcji wprost, jako pewnego sposobu na uszczęśliwianie kobiet, no to w tym względzie, jak się rzuca ten przekaz chociażby do społeczności katolickiej, jakie to ma konsekwencje duchowe, bo to w istocie o to chodzi, no to jest to dla nich niebezpieczne. Tak samo jeśli ktoś rzuca snop światła w perspektywie nawet takiej przyrodzonej, ale jednak pokazuje
że mamy do czynienia z łamaniem porządku natury i łamaniem podstawowych praw człowieka. To jest absolutnie ta sama reakcja, więc każdy, kto ośmieli się krytykować, czyli pokazywać absurdalność tego wszystkiego, zło, które się dzieje przy okazji aborcji chociażby, czy różnych zboczeń, bo to też przecież ciągle jest problemem w sferze moralnej, no to taki będzie wyśmiewany. No, zresztą, patrząc i idąc od strony ewangelicznej, to przecież to wszystko zostało zapowiedziane przez Chrystusa Pana, i że prześladowani i wyśmiewani nie będą ci, którzy się opowiadają po stronie Chrystusa, czyli po stronie prawdy. Nie tylko z wyśmiewaniem i z szyderstwami mamy do czynienia. Zaledwie kilka dni temu w Warszawie przed Szpitalem Bielańskim spalono samochód Fundacji Pro Prawo do Życia. Samochód, który stał przed tym szpitalem dlatego, że tam zabija się dzieci nienarodzone, i wzywały treści na tym samochodzie umieszczone do tego, żeby z tym zabijaniem skończyć. No ale komuś się nie spodobało. Domyślamy się oczywiście, komu ogień został podłożony. Samochodu nie ma. No, to jest kwestia skali, czy to ilustruje nam skalę problemu, a zarazem walki, o co toczy się ten bój, bo przecież to nie są rzeczy błahe. My tu mówimy o zmaganiach życie czy śmierć konkretnych ludzi, istot najmniejszych, więc w tym względzie, gdy patrzymy cały czas jako chrześcijanie od strony takiej religijnej, duchowej, no to też rozumiemy, skąd ta agresja. Ona, jeśli ktoś staje w obronie tego niewinnego życia, no to spotyka się z atakiem. Oczywiście on jest atakiem fizycznym, ale w sferze duchowej, no to wiemy, odbywa się fundamentalna walka między dobrem a złym, a złem osobowym w istocie, i ono w ten sposób reaguje na działania tych, którzy stają w obronie życia. A co rodniku środowisk feministycznych i tych wszystkich tęczowych od kilku miesięcy, ale od kilku tygodni szczególnie znajduje się poseł Bartłomiej Wróblewski, który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarzuca mu się, że to żaden Rzecznik Praw Obywatelskich, bo przecież prawem jest mordowanie dzieci nienarodzonych, a on jest jednym z inicjatorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, żeby to zabijanie dzieci nienarodzonych chorych uznać za nielegalne. Czy w ocenie pana profesora to dobry kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich? Wydaje się, że tak. On zachowywał pewną, bo tu się mu zarzuca, że sklejony partyjnie, ale w tych takich najbardziej fundamentalnych sprawach, jak kwestia obrony życia, czy jak kwestia chociażby tak zwanej piątki dla zwierząt, no to też jest pewna sprawa związana z ideologicznymi uwarunkowaniami, zachowywał się odrębnie i bardzo racjonalnie. Więc, ale to strasznie niepokoi, złości też środowiska lewackie, bo one przywykły do Adama Bodnara. Pamiętajmy, że w sferze ideowej, nie tylko w sferze partyjnej, że on stawał po stronie, jak się mówi, interesów opozycji, ale od strony ideowej był to człowiek no, mocno niezwykle występujący pod tęczowymi barwami. Jego te wnioski różnorakie, chociażby przeciwko samorządom sprzeciwiającym się ideologii LGBT, no, angażowały jego pracowników, jego samego w sposób nieproporcjonalny, tylko po to, by wspierać tych ideologów. Więc no, ktoś, kto miałby być jego odwrotnością w sensie ideowym, no, dla tych wszystkich środowisk jest no, niedopuszczalne. To pamiętajmy, że jedną z główną metodą, którą rewolucjoniści stosują, jest pochód przez instytucje. Przez ostatnie kilka lat za pośrednictwem Adama Bodnara instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich była notorycznie wykorzystywana do walki ideologicznej, więc w tym względzie utrata tej przestrzeni, tego miejsca przez lewicę jest tam przyjmowana z ogromną niechęcią, a wręcz oburzeniem. A Bartłomiej Wróblewski zachowuje się dosyć koncyliacyjnie i proponuje, by jego zastępcy zostali wyłonieni przez opozycję. To w ocenie pana profesora dobry krok właśnie w celu budowania jakiegoś pojednania, czy raczej niepotrzebne ustępstwo, bo nie moglibyśmy przecież liczyć na to samo od tej drugiej strony. No i Bodnar tak, pokazywał, że nie możemy. Tak, tylko to jest gra polityczna. Znaczy, gdyby w Senacie rzeczywiście był inny układ większościowy, to
pan Wróblewski mógłby takich gestów nie robić, mając pewność, że zostanie wybrany. Natomiast on tutaj próbuje dawać jakieś argumenty kilku, bo tu chodzi o kilka głosów, senatorom, ażeby na niego mogli oddać głos w Senacie, bo tylko pod takim warunkiem on zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Co do wyboru jego zastępców, to już tego, to on już nad tym panuje. Tak samo może panować nad całym urzędem, może w jakiś sposób profilować, nie wiem, Ikonowicza na sprawy czysto takie zawodowe, a nie ideologiczne. Oczywiście można zawsze dyskutować, czy nie powinien iść na sztywno i przegrać i tyle. No ale też pamiętajmy, że w polityce jest zasada skuteczności też niezwykle istotna. To znaczy, jeśli się nie udaje osiągać 100% celów, no to chociaż 80%, a pamiętajmy, że tu zmiana jest niezwykle ważna, bo im dłużej ten Bodnar tam zasiada, tym no, coraz więcej jest rzeczy wręcz szokujących w perspektywie tego, jak powinniśmy rozumieć Rzecznika Praw Obywatelskich. I ostatnia kwestia, panie profesorze, Unia Europejska. Komisja Europejska przygotowuje teraz dwa, można chyba powiedzieć, uderzenia w Polskę. Z jednej strony przygotowywane jest rozporządzenie, które miałoby narzucić Polsce konieczność uznawania adopcji przez pary jednopłciowe w krajach zagranicznych. Jeżeli jakaś holenderska, dajmy na to, para przyjechałaby do Polski ze swoim adoptowanym dzieckiem, musielibyśmy zgodnie z tym unijnym rozporządzeniem to uznawać. To z jednej strony, a z drugiej chciałaby też Komisja Europejska włączyć do katalogu przestępstw europejskich przestępstwo mowy nienawiści. Zupełnie niesprecyzowane. Wydaje się, że to chyba dwa takie kolejne elementy tego, żeby takie kraje jak Polska czy Węgry ostro dyscyplinować. A myślę, że w tych kategoriach, czy w tym rozumieniu spraw, ta nasza rozmowa w tej chwili jest już mową nienawiści. Tak przypuszczam, że o to ostatecznie chodzi, bo ostatecznie chodzi o cenzurę. Natomiast to, że Komisja Europejska działa w taki sposób, no to wykorzystuje te wszystkie możliwe luki prawne i furtki. Wie, że nie można wprost narzucić rozwiązania prawnego, chociażby ze względu na zapisy konstytucyjne, żeby u nas adopcja dzieci przez pary homoseksualne mogła następować, więc no cóż, no to w takim razie, jeśli my będziemy to uznawać, bo tu przyjedzie Holender, a jest Schengen, czyli swoboda poruszania się i osiedlania, no to przecież nawet zdrowy rozsądek powie, no to dlaczego polscy homoseksualiści mieszkający obok homoseksualistów holenderskich nie mają takiego prawa, a ci mieszkający w Polsce mają uznane prawo rodzicielskie. No więc zaczyna się po prostu poprzez precedensy próba rozstrzelnienia tego wszystkiego, lub będą po prostu jeździć do, wtedy do Holandii i tam adoptować ci te polskie pary. I tutaj domagać się akceptacji, skoro tam zostało zaakceptowane. No więc tak można po prostu to wszystko zniszczyć przy tym samym prawie, które jest, wyinterpretować go w taki sposób i rozstrzelnić go w taki sposób, ażeby było tak jak na Zachodzie. Oni już tak kombinują wielorako. Proszę zwrócić uwagę, że analogicznie, nie mając kompetencji w sprawach sądowych, rozszczelniają polski ustrój prawny w tym zakresie, czy ustrój sądowy. I to jest już metoda, bym powiedział. No niestety z to, z czym mamy do czynienia, jeśli mówimy o instytucji Unii Europejskiej, to jest praktycznie instytucja całkowicie opanowana przez rewolucję. I pytanie, panie profesorze, czy przed tymi zakusami Komisji Europejskiej będziemy w stanie się obronić, gdy przyjmiemy już, gdy zgodzimy się na fundusz odbudowy, a wszystko wskazuje na to, że się godzimy i ten mechanizm pieniądze za praworządność nie będzie mógł być stosowany, więc chyba będzie łatwiej Komisji Europejskiej tego rodzaju właśnie propozycje nam narzucać. No to wiadomo, zawsze praktyka wszystko weryfikuje. Natomiast na pewno taka intencja tam jest. To nie ma dwóch zdań. Jeśli zwłaszcza mówimy o tych kręgach silnie zideologizowanych, one już dostają dzisiaj jakiegoś szaleństwa wręcz. To widać po sposobie ich funkcjonowania, po wypowiedziach, sposobie dyskutowania różnych spraw. Także no, nie ulega wątpliwości, że będziemy się musieli zetrzeć z bardzo groźnym przeciwnikiem. Mówię tutaj o przeciwniku na poziomie właśnie tym ideologicznym.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te rozmowy i myślę kilka niezwykle cennych uwag w tym bardzo trudnym czasie, gdy te wysiłki unijne na to, żeby Polskę gruntownie zmienić, wykorzenić polskość i katolicyzm naszego kraju są naprawdę bardzo silne. Raz jeszcze dziękując panu za rozmowę, dziękuję także widzom za uwagę i zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem. Bogiem, dziękuję bardzo.